Facher Automatyka, zwycięzcą Sanockiej Ligi Unii Hokeja. Świeżo upieczeni mistrzowie po dramatycznym i niezwykle zaciętym spotkaniu pokonali obrońców tytułu drużynę Energy Electric Systems. Dopiero trzeci, decydujący mecz, zakończony rzutami karnymi, wyłonił najlepszą ekipę obecnego sezonu. Początek należał jednak do energetyków, którzy szybko objęli prowadzenie 3-0. No myślę, że my się już znamy na tyle, że z tym nie było żadnego zaskoczenia. Po prostu przyspaliśmy początek meczu, widać było zdenerwowanie. No ale z biegiem czasu widać, że jest coraz lepiej. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Widać, że drużyna Energii bardziej w tym meczu dzisiaj chce w defensywie trochę bardziej gra. No i widać, że czekają na kontry, a my gramy jak zwykle swój new hockey, czyli ofensywę do przodu. No zobaczymy. Jak się później okazało, Facher odrobił strat. W regulaminowym czasie mieliśmy remis 5-5. Karne lepiej egzekwowali automatyczni. Bilans dwóch trafień przy zerowej stracie pozwolił cieszyć się z końcowego sukcesu. Dzisiejszy mecz, no wspaniały mecz. Dwie najmocniejsze drużyny nam dzisiaj trochę więcej szczęścia dopisało. Świetnie strzelali karne bracia Ambicy, no i Gruby, który był dzisiaj no, najlepszym zawodnikiem chyba, jeżeli chodzi o rzuty karne. Świetnie bronił, nie dał chłopakom, zwłaszcza tym doświadczonym z Energii, no, się zaskoczyć. Bardzo fajna postawa, super, bardzo fajne widowisko i chyba się wszystkim podobało. Sport rządzi się swoimi prawami i z ostatecznego triumfu mogła cieszyć się tylko jedna drużyna. Rozczarowania z powodu porażki nie krył jeden z najlepszych zawodników poniedziałkowego spotkania. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, bardzo, bardzo pięknie się grało, piękne bramki. Niestety okazali się lepsi. Finał SLU był bardzo wyrównany, a o końcowym sukcesie zdecydowały najmniejsze szczegóły, detale Unii Hokejowego Rzemiosła oraz sportowe szczęście. Brakowało nam szczęścia w końcówce. Mój brat miał trafić poprzeczkę i, no i nie wyszło. Gdyby trafił, być może inaczej potoczyłby się ten mecz. Na pewno koncentracja w karnych. W pierwszym meczu po prostu nie mieliśmy pomysłu na karne. W tym meczu podeszliśmy do siebie i powiedzieliśmy, jak po prostu strzelać, żeby się nie bawić, jak potrafi najlepiej każdy i nam wyszło. Moim zdaniem zadecydowało brak szczęścia oraz okazali się dużo lepsi w karnych. Teraz jesteśmy na fali. Ostatnio chłopaki byli na turnieju w Toruniu, który zwyciężyli. No, wydaje mi się, że dzisiaj poszliśmy za ciosem i udało się powtórzyć sukces. Kibice z uznaniem spoglądali na grę, jaką prezentowały obie drużyny. Zawodnicy wykazywali się nieprzeciętnymi umiejętnościami. Bohaterem meczu był bramkarz zwycięzców, który nie dał się pokonać w serii rzutów karnych. Czuję się z tym dobrze, ale nie czuję się żadnym bohaterem, bo cała drużyna zagrała naprawdę dobrze. Co mogę więcej powiedzieć? Cieszymy się ze zwycięstwa. Zespół Facher Automatyka mógł liczyć na wsparcie licznie zebranej publiczności, która żywiołowo reagowała na udane akcje swych ulubieńców. Wśród najgłośniejszych byli uczniowie gimnazjum nr 3. Ja mam taki przywilej, że jestem nauczycielem i zmusiłem pewną grupę kibiców, żeby przyszła i żeby krzyczała. Oczywiście wszyscy dostaną oceny bardzo dobre za kibicowanie. Natomiast no, tak naprawdę to pewnie wszyscy byli za drużyną przeciwną. Oni po prostu musieli za nami krzyczeć. Gdy sportowe emocje opadły, nastąpiła uroczysta dekoracja najlepszych drużyn oraz najlepszych zawodników kończącego się sezonu. Kibice już nie mogą się doczekać kolejnej odsłony Sanockiej Ligi Unii Hokeja.